Państwa serdecznie. Już w części oficjalnej, w drugim dniu naszego panelu. Dzisiaj, podobnie jak poprzednio, posłuchamy wystąpień panelistów. Będą Państwo mieli możliwość właśnie pracy w grupach, też zadawania pytań, ale dodatkową nową rzeczą będzie przedstawienie stanowisk. Czyli te stanowiska będą przedstawione przez Urząd Miasta, przez Urząd Marszałkowski, przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, również przez Radę Dzielnicy Aniołki i Radę Dzielnicy Brzeźno. Więc taka dodatkowa dzisiaj rzecz. Więc ponownie witam Państwa bardzo serdecznie. Zaczniemy od wystąpienia Pana Sławomira Kiszkurno, dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej, który przedstawi nam temat działania w Gdańsku na rzecz poprawy jakości powietrza. Witam serdecznie Państwa. Tak, to prawda, że miał kto inny dzisiaj wystąpić, ale przypadło mi w udziale zastąpić panią Joasię. Niestety wypadek nie do przewidzenia wczoraj wieczór. W każdym bądź razie złamana ręka, żebyście państwo nie martwili. Zrośnie się, będzie wszystko dobrze. Proszę. Nie, na chodniku akurat, ale to się zdarza. Proszę państwa, kwestia... Wszystko działa, dziękuję. Proszę Państwa, jaka jest rola miasta w ograniczaniu tych zanieczyszczeń do powietrza, które są emitowane na terenie miasta? Co wchodzi tak naprawdę w tą niską emisję, czyli to, co w konsekwencji dalszej powoduje szeroko pojęte zanieczyszczenia, których jak jest dużo, są adekwatne warunki jeszcze ku temu atmosferyczne, to mamy wtedy udział w postaci takiego smogu. O tym Państwo pewnie mieliście już na pierwszym spotkaniu tydzień temu. Ja tylko powiem, że tych działań, które przeciwdziałają, by te zanieczyszczenia, głównie z tych emitorów do 40 metrów, a tak naprawdę do 10, tam są to najgorsze zanieczyszczenia, które tworzą tą niską emisję, żeby je ograniczać. I tutaj rola jest zarówno po stronie gminy bardzo duża, po stronie mieszkańców, a tak naprawdę wspólna, ponieważ to jest nieodzowna część całego procesu, by powietrze oczyszczać na terenie miasta, by miasto wprowadzało możliwości, dawało szanse, pomagało, by ten proces usprawnić, przyspieszyć, by mieszkańcy to, co chcą zrobić naturalnie, czyli by też nie zanieczyszczać środowiska w swoim najbliższym otoczeniu, bo zaznaczę, że ten główny emitor do powietrza to są zazwyczaj zwykłe paleniska domowe, gdzie mamy jakby niekontrolowaną emisję zanieczyszczeń, która w przypadku, tak jak tu kolega wspomniał wcześniej, porównując do wysokiej emisji z zakładów przemysłowych, tak, elektrociepłowni, spalarni i tak dalej, tam jest pod kontrolą, są to ogromne systemy oczyszczania spalin, niekatalityczne, katalityczne, jeśli chodzi o tlenki azotu. Mamy odsiarczanie spalin, to metody suche, mokre, najróżniejsze, w zależności od potrzeb. Te inwestycje bardzo często, które są tworzone, to połowa ich kosztów stanowi system oczyszczania spalin. I tam tak naprawdę na wyjściu te zanieczyszczenia w przypadku, jakby tak porównując, emisję, nie wiem, w metr sześcienny tego, co się wydostaje z zakładu przemysłowego. Przykładowo weźmy elektrociepłownię, a porównamy do domku jednorodzinnego ogrzewanego piecem węglowym, tak? To jeśli chodzi na przykład o emisję związków węgla, to 200 razy mniejsze są z zakładów przemysłowych. 200 razy. Jeśli chodzi o chociażby kwestie pyłów, to przynajmniej 80 razy, około 80 razy mniejsze. Więc zwróćcie Państwo uwagę, gdzie tkwi tak naprawdę największy problem. I oczywiście tutaj rola miasta jest bardzo ważna, bo to przecież jeśli takie systemy ogrzewania są w mieście, szczególnie w miastach, gdzie jest dużo chociażby także mieszkań komunalnych, kamienic różnych, ogrzewanych tradycyjnymi metodami, najczęściej węglem niskiej jakości, to jakby no najważniejszym jest, żeby stworzyć takie warunki, by można było jak najszybciej zrobić tą zmianę, by te ogrzewania były bardziej ekologiczne, nie emitowały
do środowiska, tego najbliższego, żeby to nie spadało na nasze podwórko czy podwórko sąsiada, tak? I to są rzeczy najważniejsze. Mamy dwa dokumenty. Jeden bardzo ważny, czyli to jest tak naprawdę założenia do planu zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną oraz gaz. To jest dokument, który miasto przygotowuje, aktualizuje co 4 lata. Tam są zawarte wszystkie elementy związane z tym, co jest w danej chwili, jakie mamy zużycie, gdzie jest to zużycie, jak wyglądają kwestie też planów inwestycyjnych na przyszłość, a wszystko po to, żeby ograniczać emisję gazów cieplarnianych i innych, tych, które tworzą zanieczyszczenia powietrza. To jest dokument w 2016 roku, ostatnia aktualizacja tych założeń do planu jest, on dla miasta Gdańska jest aktualny. Drugim takim dokumentem to jest między innymi chociażby plan gospodarki niskoemisyjnej, rok wcześniej tworzony. Tam też są przedstawione wszelkie analizy dojścia do pewnych norm, jakie musi Polska, jakie musi miasto Gdańsk spełnić, by tak planować inwestycje, żeby tych zanieczyszczeń było jak najmniej, eliminować źródła emisji, te, które są najbardziej szkodliwe, niskosprawne, wprowadzać nowe systemy OZE i tak dalej. Ale jeśli chodzi o ustawę, prawo energetyczne, to także określa, jakie zadania własne gmina ma, by się jakby podporządkować pewnym i normom, i obowiązkom, i by realizować swoje cele właśnie w kierunku ochrony powietrza. Planowanie i organizacja, i to dotyczy i zarówno i oświetlenia, i wszystkich kwestii związanych ze zużyciem energii, ocena potencjału obecnego, przyszłego, to wszystko w tych dokumentach, o których wcześniej mówiłem, się dzieje. Unia Europejska, nie chcę użyć słowa jakby wymusza, bo to jest pewien taki też skok cywilizacyjny, który my Polacy mamy w zakresie dbałości o środowisko. Ale normy rzeczywiście są na tyle wysokie, że jest konieczność wdrażania instrumentów, które mają pozwolić czy wspomóc gminę, by mogła te normy w przyszłości obecnie osiągać. I to są różnego rodzaju dotacje, dofinansowania z różnych źródeł, czy to Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, czy przez regionalne programy. Jest też takie coś jak zintegrowane inwestycje terytorialne. To są środki głównie unijne, dzięki którym można wprowadzać lepsze technologie, można ograniczać te emisje, ale między innymi, co jest bardzo ważne, a czym Gdańsk się z jednej strony szczyci, z drugiej strony jest to taki przykład, jeden z największych w Polsce i w Europie, to ma mocno rozbudowaną, dużą sieć ciepłowniczą, która dostarcza mieszkańców w sposób jakby kontrolowany ciepła, a ten proces cały, o którym wspominałem wcześniej, w elektrociepłowni objęty różnymi filtrami, różnymi technologiami związanymi z odsiarczaniem i tak dalej, do jakby w sposób kontrolowany jest prowadzony. I ta sieć ciepłownicza, jeśli chodzi o wszystkie źródła ciepła, które trafiają w konsekwencji do mieszkańców, bo jak wiemy, ten smog, on się tworzy głównie w okresie zimowym, tak? Czyli gdzieś tam od września do kwietnia, gdy korzystamy głównie ze spalania węgla, czasem też odpadów w domu, różnie to się dzieje, ale powiedzmy głównie węgla, to 60% tego ciepła, które mieszkańcy otrzymują, jest z miejskiej sieci ciepłowniczej. Tutaj na wykresie to tak naprawdę są te wszystkie elementy, tu z wyłączeniem tego punktu źródła przemysłowe, to jest para technologiczna, czyli niepotrzebna, jakby nie bierze udziału w procesach ogrzewania mieszkań, tylko innych przemysłowych, natomiast z pozostałych 60% jest dostarczana przez miejską sieć ciepłowniczą. I oczywiście trzeba to rozwijać. Na to są dotacje przewidziane z różnych źródeł. O tym za chwilkę Państwu też na slajdach powiem. W każdym bądź razie podłączanie się do sieci, jeden z głównych elementów, jakim miasto i polityka miasta idzie w tym kierunku, by też wspomagać, wprowadzać różne zachęty, działania, by sieć ta mogła się w przyszłości i obecnie rozwijać. Jak widzicie Państwo, jakie są tendencje, tak? Jeśli chodzi o zużycie czy wykorzystanie nośników
przy energii. Jeśli chodzi o węgiel, oczywiście spadek, jeśli chodzi o gaz na podobnym poziomie, jak widzimy nawet na lata obecnie, czyli 2004-2011 jest spadek, ale dalej też dążenie do tego, żeby te miejsca, gdzie się ciepłownicza na przykład z różnych względów nie może, czy ma trudności, żeby dotrzeć tam ogrzewanie gazem, czyli wymiana bardzo często tych źródeł czy piecy węglowych na gazowe jest bardzo uzasadniona. Miasto Gdańsk prowadzi szereg działań prowadzących do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza. I teraz tak, termomodernizacja 2016-2023, planowane, już realizowane inwestycje w tym zakresie około 100 milionów złotych. Cofnę, dodam tylko, że te 100 milionów złotych to w nich także są projekty, ale to powiedzmy około 40% to są środki unijne z projektów, natomiast pozostałe to są środki też miasta, które wykorzystuje na ten cel. Jeśli chodzi o termomodernizację budynków, za chwilkę rozwinę ten temat. Wsparcie dla mieszkańców 3 miliony złotych. Generalnie ono też się kształtuje w pewien sposób od potrzeb. Tak? Dzisiaj jest taka możliwość, że ten, kto do Wydziału Środowiska, takiego dysponenta tych środków miejskich w tym zakresie wystąpi, to do 100% inwestycji takiej modernizacji, na przykład wymiany pieca węglowego na inny, bardziej ekologiczny, jest do 100%, ale nie więcej niż 5 tysięcy złotych. W przypadku różnych, chociażby wspólnot, 10 tysięcy złotych, też może być to pełna instalacja, ale nie więcej niż 10. Czyli są pewne takie pomoce, że zachęcamy do korzystania, tak? To jest zazwyczaj około połowy koszt inwestycji, część można w jakiś sposób samemu, natomiast tą część wysokości dla osoby fizycznej 5 tysięcy złotych zawsze można otrzymać Urzędu Miasta. I to jest zarówno na sam piec, jak i na wymianę instalacji, pracy z tym związane. To jest wsparcie dla mieszkańców i rozwój sieci ciepłowniczej. Takie środki przewidziane na ten cel też w tych latach, o których powiedziałem. Inwestycje, które planowane, tutaj mówiliśmy o tej wysokiej emisji, także sama budowa chociażby spalarni odpadów na tą taką frakcję, która już się do niczego innego nie nadaje, tak naprawdę mogła być składowana, ale nie może, bo prawo nie pozwala, więc będzie spalana. To także będzie źródło ciepła, które będzie tą sieć w przyszłości zasilało. I tym samym możliwość rozwoju kolejnych regionów, podłączanie miasta jest bardzo uzasadnione pod tym kątem. I teraz mamy tak, ponad 1000 zabytkowych kamienic opalanych węglem. Te, które, jeśli chodzi o energomodernizację, które zostaną w tych latach 16-23 zrealizowane. 70% należy do wspólnot mieszkaniowych. I tak jak widzicie Państwo, to nie jest tylko wymiana pieca. Tak? To są same sieci elektryczne, oświetleniowe, bardzo często kwestia sterowania energią w budynkach, kwestie czy to pomp ciepła, czy rekuperacji, tak? W budynkach, w których jest taka potrzeba, tam gdzie windy, to też windy z odzyskiem energii będą lokalizowane. Właśnie w oparciu o te fundusze, o których wcześniej mówiłem, tych budynków jest bardzo dużo, głównie użyteczności publicznej, ale także, tak jak tutaj jest napisane, kamienice, tereny rewitalizowane Gdańska, to będziemy robić efekt ekologiczny, jeśli chodzi o oszczędność energii, około 60%. W liczbach za chwilkę Państwu powiem, jeśli chodzi o zintegrowane inwestycje terytorialne, czyli tam, gdzie mamy te projekty i pieniążki na te kosztowne energomodernizacje, to między innymi takie cztery historycznie znane Państwu budynki, czy wręcz kompleksy budynków. I tak mamy cały Targ Maślany, czyli La Stadia, budynki, no ogromny koszt, 43 milionów złotych netto przewidziane na tą energomodernizację. Mamy dalej Dom Zdrojowy poniżej, też tutaj przy współudziale Centrum Naukowego Hevelianum jest przygotowywany teraz projekt
zagospodarowanie tego budynku na cele miejskie, edukacyjne, na cele takie, by młodzież mogła z tego korzystać, byśmy mogli się tam uczyć na tematy prośrodowiskowe, by też dla dzielnicy było to miejsce, do którego będą mogli przyjść, skorzystać z tego, co będzie oferowało. Lokalizacje Państwo znacie, Brzeźno bardzo atrakcyjne, bardzo blisko morza. Pałac Ślubów, czyli Dwór Hagena, tak, czyli to Grunwaldzka ulica mamy tutaj także. No i oczywiście wszystkim znany Wielki Młyn, tak, czyli zabytki. Jak Państwo widzicie, to jest tak naprawdę pozostałość jeszcze po epoce Krzyżaków, tak, XV wiek. Bardzo stary budynek, ale no, także tą energomodernizację będzie przechodził. Tak naprawdę, gdyby nie te środki wcześniej zaplanowane, gdyby nie dotacje, byłoby miastu bardzo ciężko takie inwestycje przeprowadzić. To są oczywiście z jednej strony inwestycje, które udrożnią, tak, nie udrożnią, spowodują, że te miejsca zaczną żyć, ale jest to także ogromna ilość, ogromna oszczędność energii, która w tym procesie będzie miała miejsce. Prawie 39 terajouli, ja wiem, że te jednostki dla wielu z Państwa mogą być nie bardzo takie wyobrażalne, ale już, że jest to 197 ton pyłów rocznie mniej dla gdańszczan, robi wrażenie i warto iść w tym kierunku, by takie inwestycje realizować. Jak to wygląda, jeśli chodzi o wsparcie mieszkańców, likwidacja pieców węglowych, wdrożenie ekologicznego ogrzewania? Widzimy w latach kwoty, począwszy od 2013 roku, ponad 205 tysięcy, 2016 dopiero już patrzę, 700 tysięcy, 2015 jeszcze prawie 700 tysięcy, 2016. Zachęcamy jeszcze raz do korzystania z tych środków. Rozwój sieci ciepłowniczych, tak jak powiedziałem, w ostatnich latach blisko 70 kilometrów. To są oczywiście, no, muszą być bardzo przemyślane plany. Tak? To samo sterowanie tak dużym systemem ciepłowniczym w mieście, tu tak naprawdę rola dwóch instytucji, z jednej strony elektrociepłownia prywatna, EDF, z drugiej strony mamy GPS, czyli Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, jako operator systemu. No, praca i z trzeciej strony miasto, współpraca w tej dziedzinie musi być, musi się układać i tak naprawdę wspólnie musimy na tą sieć pracować, by można było miasto w jak największym stopniu zaspokoić w to ciepło systemowe. 502 kilometry, rok 2012, 2016, tak jak pokazałem wcześniej, 571 i mamy tak, podłączenie Górnego Sobotu, taka inwestycja była, jeśli chodzi o sieć taką, patrząc już trójmiejsko, ale 2015 podłączenie przeróbki Stoków. W 2015 to też wynika z tego, że zostało wydatkowanych, czy może inaczej, będzie wydatkowanych 257 milionów wydatkowanych w tym czasie. To jest likwidacja, to była kotłownia zawiślańska. Tak? Główny element, jeśli chodzi o ograniczenie emisji pyłów, jeśli chodzi o te części miejskie. Kolejne lata mamy 17, podłączenie dzielnicy Matarnia, podłączenie miejscowości Kowale. Koszt 191 milionów do 2023 roku. Takie jeszcze środki zostają na rozwój sieci w tym okresie poniesione. Idąc dalej, jeśli chodzi o rok 2015, to tak jak wspomniałem, likwidacja kotłowni zawiślańska, o tyle mniej dwutlenku węgla w powietrzu rocznie. Idąc dalej, czyli plany do 2023, kolejne 34 tony pyłów mniej, jeśli chodzi o kolejne podłączenia. I proszę Państwa, to co jest najważniejsze w dalszym ciągu, czyli stałe jakby i
edukacja w tym zakresie miasta, informowanie, ale też tworzenie możliwości pomocy mieszkańcom w zakresie likwidacji tych palenisk domowych opalanych węglem na inne ekologiczne. Także nie tylko gazowe, tak? Mówimy tu o solarach, o kolektorach różnego rodzaju, na fotowoltaice, na różnego rodzaju możliwości, z których warto korzystać, na które zawsze te dofinansowanie można pozyskać nie tylko ze strony miasta, ale także innych funduszy. Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych, racjonalizacja zużycia energii elektrycznej i cieplnej. Racjonalizacja. Chcemy między innymi w szkołach, czy analizujemy to obecnie, wprowadzić takie systemy monitorowania tego, w jaki sposób się to dzieje, gdzie można znaleźć oszczędności. Być może wprowadzić konkursy międzyszkolne, które będą między sobą rywalizować szkoły, by mieć oszczędności na zużycie energii. To oczywiście oszczędności dla samych szkół, tak, jeśli chodzi o środki, a z drugiej strony dla nas i dla środowiska ogromny plus. Czas minął. Ostatnie zdanie, jeżeli jeszcze chciałby pan dokończyć. Ja powiem też to, co powiedziałem na początku, że my państwa ze swojej strony zachęcamy do korzystania z naszej pomocy w tym zakresie, a miasto oczywiście w oparciu o jakiekolwiek możliwe środki, też dodatkowe zaznaczam, które się pojawią. Na pewno się nie zdarzy taka sytuacja, że my z nich nie skorzystamy. Aplikujemy wszędzie, gdzie się da, gdzie można tylko wyciągnąć dodatkowe środki na wsparcie oczyszczania powietrza w Gdańsku. To zrobimy. I oczywiście będziemy to przeznaczać także z budżetu rokroczny. Dziękujemy bardzo. Teraz czas dla państwa na pracę w grupach. Proszę o odwrócenie się właśnie do siebie w grupach, w których państwo są i zastanowienie się właśnie, jakie państwo mają pytania, jakie przemyślenia na temat wystąpienia pana Sławomira. Czas dla państwa, około 10 minut. Teraz jest część taka właśnie na państwa pytania. Jakie państwo mają pytania po właśnie wystąpieniu pana Sławomira Kiszpurno? Muszę naciskać? Dzień dobry. Ja z takim pytaniem, które mnie już nurtuje, drugie spotkanie. Bardzo fajnie, że gminy pomagają ludziom na dofinansowanie, na likwidację śmieciuchów tak zwanych, prawda? Bardzo fajnie mieć ogrzewanie gazowe. Ale czy ktoś się nad tym zastanawiał, jeżeli człowiek ma 1000 zł emerytury, prawda? I co ten człowiek wtedy ma zrobić, jeżeli będzie miał ogrzewanie gazowe? Wiadomo, że ten człowiek sobie nie poradzi. I co z takim człowiekiem wtedy się robi? Czy będzie musiał siedzieć w zimnym? Czy gazownia mu dowali taką wysoką karę? Ja jestem świadkiem sama tego, że mi zapłaciłam w gazowni 1200 zł kary, dlatego że na działce dołączyłam gaz do posesji, a dalej nie dołączyłam, bo gaz poszedł w górę. I właśnie bym bardzo chciała, żeby mi ktoś odpowiedział na to pytanie, co będzie z tymi ludźmi, którzy nie będą w stanie opłacać tych rachunków. Może ten gaz nie jest aż tak zdrowy, ale te wszystkie przesyłowe to jest więcej jak ten gaz. Dziękuję. Dziękuję serdecznie za pytanie. Pytanie oczywiście z natury trudnych, to znaczy jedna rzecz, którą trzeba powiedzieć, to to, że te zmiany i te inwestycje, wymiany tych pieców, na przykład na bardziej ekologiczne, na przykład na gazowe, one powinny iść równolegle z innymi działaniami. Czyli jeśli planujemy termomodernizację chociażby, to oczywiście od razu wymianę tego, co tworzy energię w tym miejscu, czyli najczęściej pieca węglowego na bardziej ekologiczne, to powoduje to, że nie jest to tylko wyższy koszt samego paliwa, tylko dużo mniejsze zużycie. I wtedy to rzeczywiście w portfelu każdego z państwa, każdego z nas jest zawsze mniej zauważalne. Natomiast są też oczywiście możliwości pomocowe, jeśli chodzi o dodatki mieszkaniowe, o pomoc, którą także miasto świadczy tym najuboższym, czyli czy poprzez MOP, czy poprzez innego rodzaju. Natomiast generalnie
jest to problem na tyle duży, że duża część gdańszczan rzeczywiście ma niską emeryturę, ma niskie dochody. Ten koszt gdzieś rzeczywiście wzrasta, dlatego miasto pomaga w kontekście chociażby tej wymiany. To jest jakaś część i możliwość też tyle, co miasto może pomóc. Miasto też nie może jakby dofinansowywać w taki każdy dozwolony sposób prywatnych mieszkańców. Jest tu kłopot jakby natury w ogóle systemu całego, tak? Bo miasto może wprowadzać oczywiście programy, projekty, które pomagają chociażby wymienić w tym przypadku piec. Natomiast jeśli chodzi o instrumenty pomocowe, by później były zniżki na energii elektrycznej, czy na gazie, czy innym medium, rzeczywiście są dla miasta problemem i to jest też miasto na to nie ma, trzeba powiedzieć, prost środków, patrząc dzisiaj na przykład na budżet, tak? Jest to na pewno duży problem, który trudno rozwiązać, na którym warto się pochylić i pomyśleć, być może wprowadzić jakiś program, który mógłby takim osobom w inny sposób pomagać, może w większy, tak? Bo jeśli chcemy osiągnąć na końcu efekt ekologiczny w postaci takiej, że będziemy mieli lepsze powietrze w mieście, to może warto stworzyć program, który umożliwi to mieszkańcom, szczególnie tym uboższym, tym, którym tak naprawdę każdy dodatkowy koszt robi dużą różnicę. Dzień dobry. Ja chciałem zadać jedno takie pytanie, bo pokazał pan na tych slajdach cztery ładne budynki, które mogą być ładne, ale tam było też napisane, że to chodzi jeszcze o kolejne, jakieś tam inne 30 budynków. W jednym z tych czterech mieszkali przez, odkąd pamiętam, ludzie, czyli pod opieką tego budynku był Rom. Jakaś tam spółka się zajmowała tymi budynkami. Ludzie płacili czynsz. To są pieniądze wyznaczone również z tego czynszu. Co z tym czynszem się stało, że teraz trzeba dodatkowe pieniądze wrzucić na modernizację tego domu zdrojowego? Znaczy dom zdrojowy jest w stanie, przeczuwam, że pan się orientuje, no bardzo zdegradowanym, tak? Tam mieszkańcy, którzy normalnie płacili czynsz, no to był jakiś czynsz związany z utrzymaniem tego miejsca, danego mieszkania, czy tam ogrzaniem, jakieś podstawowe elementy umożliwiające tam zamieszkiwanie. Natomiast w chwili obecnej budynek, jeśli mówimy o domie zdrojowym, jest, mogę się mylić, ale chyba jest już wykwaterowany i jakby idzie też w pierwszej praktycznie kolejności pod termomodernizację, czy energomodernizację, ale to oczywiście nie wszystko, bo no, trzeba wdrożyć projekt zagospodarowania tego budynku w całości. To nie jest tak, że tam mieszkańcy, którzy byli, oni powinni utrzymywać ten budynek przykładowo tak w stanie. To były, to jakby w ogóle funkcja mieszkaniowa w tym budynku wydaje się nie najbardziej trafioną, dlatego my idziemy w kierunku takim, by to jakby było dalej w gminie, absolutnie tego gmina nie zbywa, ale żeby były tam świadczone funkcje społeczne, tak, dla mieszkańców, dla dzieci, dla najmłodszych i taka jest rola tego budynku w tak pięknym miejscu. Warto to wykorzystać, warto też zapraszać inne, przykładowo szkoły, tworzyć zielone szkoły, by przyjeżdżali, uczyli się o Gdańsku, poznawali Gdańsk. W przyszłości może będą to przyszli jego mieszkańcy, jak wiemy, jest dość duża rotacja, wiele osób przyjeżdża do Gdańska, chce w Gdańsku mieszkać, więc jakby no, te budynki wymagają natychmiastowej pomocy, one są w takim stanie, że jeśli chcemy je wykorzystać, żeby nie zostały ruiną, to trzeba to zrobić dzisiaj i takie możliwości finansowe się pojawiają, dlatego chcemy z nich korzystać. Kolejne pytanie. Mówił pan o dofinansowaniu przy likwidacji pieców do 5000 przez miasto. Wiele rodzin nawet na takie koszta nie jest stać. Czy jest możliwość, żeby takim rodzinom dofinansować całkowity koszt likwidacji pieców?
Czy rozumiem, że to jest swoisty wniosek, tak, z dzisiejszej debaty, z dzisiejszego panelu, taki, który się pojawia? Oczywiście warto się nad tym zastanowić, warto pomyśleć, jakie to by miały być warunki. Na chwilę obecną takiej możliwości ze względu na ograniczenia finansowe. To jest pula środków, która do miasta trafia od tych, którzy tworzą obciążenia dla środowiska i część tych środków idzie do wojewódzkiego funduszu, część trafia do gminy i te środki są jakby dalej kierowane na cele proekologiczne, między innymi na to. I taka pula jest, ona jest jakby wykorzystywana. Jest to do rozpatrzenia, tak? Do zastanowienia się nad tym, żeby stworzyć może mechanizm, by korzystać z tego w większym stopniu. Ja tylko dodam, że w części popołudniowej będzie też dyrektor Maciej Lorek, dyrektor Wydziału Środowiska. Tak naprawdę do niego to jest też dobre pytanie, ponieważ on tym funduszem w imieniu jak miasta dysponuje, tworzy ten program, dlatego bardziej rozwinie i przedstawi ewentualne możliwości. Dziękujemy bardzo. Jeżeli pojawią się Państwu jeszcze jakieś pytania, to jak najbardziej proszę zgłaszać się do Magdy Zalewskiej. Ona wszystkie zanotuje, też przekaże prelegentom.